Prezydent Andrzej Duda odwołał z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju Jarosława Gowina. O swoich dymisjach poinformowali dziś także wiceministrowie związani z porozumieniem. Z resortu obrony odchodzi Marcin Ociepa, z Ministerstwa Rozwoju Iwona Michałek oraz Andrzej Gut-Mostowy. O dymisji wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina poinformował wczoraj rzecznik rządu Piotr Müller. Pan premier Mateusz Morawiecki zwrócił się dzisiaj do pana prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Powodem złożenia wniosku było między innymi spowolnienie tempa działań nad projektami zawartymi w Polskim Ładzie i krytyka tego programu. Okoliczności dymisji dziwią posła PSL Dariusza Klimczaka. Rozstanie z Jarosławem Gowinem stało się w tak arogancki sposób poprzez słowa rzecznika rządu, a nie przez samego premiera. Uważam, że tak stabilne demokracje, członkowie krajów Unii Europejskiej powinni w zupełnie inny, cywilizowany sposób pozbywać się swoich koalicjantów. Dymisję Gowina przyjął ostatecznie prezydent Andrzej Duda, o czym poinformował na Twitterze rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odwołał z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina. Decyzja o odwołaniu Gowina nie jest zaskoczeniem dla posła PiS Jarosława Krajewskiego. Nie ma mowy o zaskoczeniu. Myślę, że jest takie rozczarowanie postawą konkretnego polityka, jeśli chodzi o brak przestrzegania pewnych reguł, na które się umawialiśmy. Te reguły już dłuższy czas były naginane przez lidera porozumienia, stąd też dymisja była tylko kwestią czasu, podkreśla socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński. Pan Jarosław Gowin został z dymisji za pewien rodzaj nielojalności. Nie można być zarazem w rządzie i w opozycji do tego rządu. To już przez dłuższy czas było tolerowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Po dymisji Jarosława Gowina o rezygnacji ze swojej funkcji poinformował również wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Jest to w geście tej solidarności z Jarosławem Gowinem. Na kolejne ministerialne odejścia długo nie trzeba było czekać. Z funkcji wiceministra rozwoju, pracy i technologii zrezygnowali Iwona Michałek oraz Andrzej Gut-Mostowy. Ja nie widzę możliwości pracy w resorcie i w ogóle w Zjednoczonej Prawicy bez pana premiera Jarosława Gowina. Także oświadczam, deklaruję, że składam dymisję z funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii jako naturalną konsekwencję odwołania premiera Jarosława Gowina. Do dymisji podali się ponadto wiceszef Ministerstwa Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek oraz wiceszef rozwoju Grzegorz Piechowiak. Ja rozumiem, że Kaczyński albo próbuje zastraszyć innych posłów wcześniejszymi wyborami, albo ma już po prostu ustaloną większość. Ocenia wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Niewykluczone jednak, że niektórych dymisji premier Morawiecki nie przyjmie, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Pan premier Mateusz Morawiecki oczywiście otrzymał informację o złożeniu dymisji przez niektórych wiceministrów, natomiast każdą z tych dymisji będzie rozpatrywał w sposób indywidualny. Dziś już oficjalnie decyzję o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy przez porozumienie podjął zarząd krajowy partii.